Mam 66 cm. Możecie być ze mnie dumni, jeżeli macie więcej, to wyślijcie zdjęcie na fanpage'u. Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy nasze odcinki z Happy Wheels. Zrobimy, jak zawsze, najlepiej oceniane mapki w tym tygodniu. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na intro. Dobra, tak więc pierwsza mapka na dzisiaj to Grab the Jet Pro. I o co chodzi w Grab the Jet Pro? Mam... A! Ups! Czyli to jest coś chyba jak Spikefall, tylko że w bok. Wiecie o co chodzi, nie? Spikefall, spadamy w dół, a tu musimy lecieć w bok. Chyba wiem o co chodzi. Dobra, więc łapiemy i teraz tak, musimy tak tutaj kontrolować tym gazem, żeby dolecieć do końca, nie tak jak teraz. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Teraz jestem bad, teraz jestem... Dobra, teraz idzie całkiem ładnie, lecę mniej więcej w środku! Idealnie. Kolejna mapka na dzisiaj to Sword Fight 2. I co się stało z moim synkiem? Jezu. O kurde, Wheelchair Guy. Prawie mnie zabił. Level pierwszy, level drugi Timmy. Timmy jest... O kurde, no patrzcie, oni skaczą. Czemu oni... Nie wiem, nie grałem nigdy w Sword Fighta, kiedy oni na mnie skakali. Dobra, to było medium. To było hard, a wcale nie było takie hard. Chyba, że ja jestem taki... O kurde. Ej, przeżyłem! Mam jej nogę czy coś tam na głowie, ale no to było naprawdę ciężkie, bo byłem pewien, że ona mi wbije ten harpun w głowę, aczkolwiek no dalej mi idzie całkiem dobrze. Epic to było. Kurde, za pierwszym razem. Super, zostawiam lajka i idę dalej. Okej, kolejny level to Drone Fall. Czyli to jest taki coś tam z fallem. Click here if you are ready. Oczywiście, że ja zawsze... Wasza... O kurde. Wasza mano masterka jest zawsze gotowa. Pamiętajcie tutaj nasze słynne powiedzenie. Sam już nie pamiętam z czego chciałbym stąd wylecieć. Pięknie, ale nie mam nogi. O kurde, kolce, jak mam to prze... O! Ale w dupkę mi się wbiło. I like it. Prawie tutaj udało mi się umrzeć. Tu też było dość ciekawie, tu są butelki. Ale ta noga cały czas ze mną spadła. Ona będzie ze mną na dobre i na złe. O kurde, Spikefall. To jest właśnie Spikefall! Pięknie. Znowu za pierwszym razem. Dwie mapki za pierwszym razem. Jak dalej tak pójdzie, to dzisiaj wszystko zrobimy za pierwszym razem. Nie będę narzekał. Przechodźmy dalej. Kolejna mapka to Long Jump Challenge. Save your first try with writings. Okej, zobaczmy. Co tutaj trzeba robić? Jadę, okej. I mam 15 cm. To nieprawda. Zaraz, teraz wam pokażę, ile tak naprawdę mam. O kurde, jadę dalej. Mam 66 cm. Możecie być ze mnie dumni, jeżeli macie więcej, to wyślijcie zdjęcie na fanpage'u. Dobra, ale jak widać, poszło nam całkiem nieźle i to chyba właśnie o to chodzi, że my musimy się puścić i ten wózek musi dalej jechać, ale my jesteśmy bez głowy. Tylko jak to zrobić tak, żeby to jakoś wymierzyć, kurde? O! Ajajaj. Dobra, rozpędźmy się, puśćmy się. O, teraz patrzcie. Tylko gdyby mnie to wyrzuciło, to by było piękne, ale ogólnie zamysł był dobry. Kurde! O! Pięknie! Idealnie! To była naprawdę fajna mapka, jeszcze nie widziałem nigdy takiej mapki w sumie. Plus dla was, twórcy mapek, plus dla was. Okej, kolejna mapka to Ultimate Arena Fight. I to jest coś takiego jak tamto, tylko że... trudniejsze. Dobra, znowu zabrali nam synka. Ten jest tu jakiś kozak, bo on rzuca tasakami. No ej! Czemu oni są... Dobra, powiem wam, że to są jakieś nowe style mapek, bo wcześniej aż tak dużo... Znaczy w ogóle w coś takiego nie grałem, żeby tu mi jakoś mierzyło ich moc, czy... Ej, bo w ogóle mówiliście, że można latać na... O, patrzcie, ty faktycznie! Pamiętacie, kiedyś miałem straszny problem z wjeżdżaniem na tym rowerze po jakichś tam tutaj rzeczach? A tutaj widzę, że można latać, jeżeli wystarczająco długo się będzie naciskało, tylko nie mogę przejechać! Dajcie mi chwilę. Chyba udało mi się przejechać od razu tak daleko. To jest w miarę easy, bo da się żyć z bombą. No ale ten Ice Master jest jakiś overpowered. Dobra, bomba też można zrobić to szybko. O! Dobra, patrzcie. Okej, przeżyliśmy, a to? To też przeżyliśmy. Udało się! Bez ręki, ale udało się. Uff. No nie wiem, tak byłem przestraszony, co się stanie na końcu. Pięknie. Bardzo fajna mapka. Po pierwsze, graficznie super. Po drugie, silnikowo też bardzo fajnie, aczkolwiek jest to naprawdę trudne. Jestem w szoku, no.
Przechodźmy dalej. Kolejna mapka na dzisiaj to Dragon Rider. I am the... If you don't remember who I am, then I tell you. I'm the creator of Plants vs. Pogo Guy. If you still not, then recommend you to play it. Tak. Kreator Plants vs. Pogo, coś tam grałem, ale takie było 2 na 10. Ale no, smog wygląda hardkorowo. Okej, okay. Spacja to start. I fly. Bym chciał latać na przykład. Up, down. Okej, okay. Czyli po prostu lecimy. Lecimy smokiem, zabijamy ludzi i wygrywamy. Taka mapka w sumie bardziej poglądowa, aczkolwiek całkiem fajna. Przechodźmy dalej. Kolejna mapka na dzisiaj to Rope Swing Hard i od razu lecę i nabiłem się. Jak mam w taką małą dziurkę wpaść? Tam są jeszcze harpuny. Gdyby to była tylko ta dziurka... O, wygrałem. No się nie spodziewałem. Dobra, kolejna mapka na dzisiaj to Harpoon Run, czyli coś, co ostatnio bardzo nam się spodobało. Ale widzę, że z prędkością już mamy dość ciężko. Udało się! Super! Kolejna mapka to Freeze Blocks Neon, czyli mamy, nie wiem, Freeze Blocks to było takie, że to zastygało po tam jakimś czasie, tak? Aha, patrz, nie umiem mówić. To po trzech sekundach zastygnie i nie będzie już można zmienić pozycji tych klocków. To jest całkiem fajne, to po 2 sekundach, więc teraz mogę to rozwalić, ale teraz to zastyga. O, widzieliście? Zastygło w tym miejscu i nie można już po tym przejść. To ma sekundę, więc trzeba to jakoś mądrze uderzyć, no i całkiem ładnie to wyszło. Tylko co będzie dalej, skoro to będzie, jeszcze będzie coś? 0,5 sekundy. O, tu na przykład... Tutaj chyba przegrałem przez to, co zrobiłem. Bo, no, przegrałem. Trzeba raz jeszcze. Okej, okay, techniką na to jest po prostu stawanie praktycznie pionowo na już przy samym końcu, żeby wiecie... O kurde, muszę chyba polecieć. Mam problem straszny z przejeżdżaniem na tym rowerze tych... Takich, można by powiedzieć, zwykłych, bardzo prostych rzeczy, przeszkód, ale no mam problem z przejeżdżaniem, no. Halo, Halo, Kartus! No, przejechałem. Teraz patrzcie, to jest ten, na którym wtopiliśmy poprzednio, no i chyba znowu wtopiłem, co? Okej, okay, Timmy umarł niestety, może bez Timmy'ego będzie łatwiej. Czy, nie, no nie zmieszczę się tam, no nie ma szans, żebym się tutaj zmieścił, no zobaczcie. Za mało miejsca! Muszę raz jeszcze. Oj, głową odepchać na dół te klocki, o, widzicie? To była całkiem dobra technika. Tylko teraz, żebym przejechał to, bo to jest proste, a ja mam z tym problem, no halo, Kartus. Nie wiem, czemu to mówię, ale no tak mi się przyjęło. Dobra, i teraz tak i na dół od razu. Dobra, i teraz wydaje mi się, że to może damy radę przejechać. Dajcie mi chwilę. Dobra, niestety mi się nie udało. Sram na tą mapkę, mam dość. Idziemy dalej. Rope Swing Drown 2, z tego co pamiętam. I mamy, jesteśmy tak jakby w zeszycie, nie? Którym się łapie? Aha, dobra, tutaj muszę złapać tego, ale troszkę słabo złapałem. O nie, to tam chyba nie dolecę. Kurde, tam było wait! Mogłem jeszcze wygrać, ale się poddałem za szybko. Ja to zawsze się poddaję w najmniej odpowiednim momencie. Dobra, i teraz lecę znowu. Aj, no, mało zabrakło. Powiem wam, że to jest jeden z trudniejszych rope swingów, jakie robiłem, bo nie mogę nawet do połowy tego przejść praktycznie, no. O, teraz mi się uda, patrz. No nie! A było tak pięknie. Złapałem. Wleciałem w końcu po milionowej próbie. Wait. Czekam, tylko żebym teraz nie przegrał, proszę. Grab and hold, dobra. No złapałem przecież to! Dobra, daję sobie ostatnie 3 razy, no mam dość. Naprawdę dawno mnie żadna mapka tak nie stiltowała jak to. Dobra, złapałem, ale pewnie nie dolecę. Dobra, doleciałem, jakoś nie jest najgorzej. Teraz wait. To jest pierwszy raz z tych 3, które sobie dałem. I teraz złap to, złap. Dobra, złapałem. Tylko kiedy mam się puścić? Czy już nie będę musiał się puścić? Let go! Okej, puszczam. Jest! Jezus, jak się cieszę. Ta mapka była naprawdę trudna. Przechodźmy dalej. Okej, i ostatnia mapka na dzisiaj to Santa Rooftop. Nie wiem, jak jest to dach. Znaczy wiem, ale nie wiem, jak to się wymawia. Go. Musimy jeździć po dachach, z tego co widzę. I pięknie. Ej, bardzo fajna mapka. Super. Okej, spróbujmy jedną... Na razie jedną. Zobaczymy, jak tam wam wychodzą nowe mapki. 12, 14, 16, czyli całkiem niedawno. Bardzo dobra ocena i dość sporo tutaj gierek. Witaj, Manojko. Jest to moja pierwsza próba stworzenia Rope Swingu. Jest on neonowy. Powodzenia. Proszę o ocenę, please. Dobrze, zagram i zobaczymy. Witaj, Mano. Powodzenia. To jest Rope Swing? Ej, dobre to było z tym rzucaniem piłeczki, żeby zostać uwolnionym. To było całkiem niezłe. Tutaj muszę zlecieć. Dobra, to wszystko roz... O kurde, czy ja tam... Czy mi... Czy... O Jezu, prawie mi nie wyszło. Dobra, no nie... Znowu strasznie źle wpadłem, ale dobra, teraz udało mi się złapać.
To jest nierealne do zrobienia. To jest nierealne. Dobra, spróbuję raz jeszcze. Ogólnie mapka bardzo fajna. Oby więcej takich. Myślę, że może... Może w... Nie, w tym tygodniu już raczej nie, a może w następnym. A jeżeli zrobicie jeszcze trochę mapek tutaj o Manojku, to pojawi się odcinek tylko z manojkowymi mapkami. Tutaj oczywiście mi nie wyszło. No i wtedy będzie fajnie. Jezu, znowu prawie mi nie wyszło. Ale ta mapka jest naprawdę quality i... No jest dość trudna, bo nie powiem, że ten ostatni skok... To naprawdę trzeba już mieć jakieś tam umiejętności, albo farta po prostu. Dobra, bo ja tu siedzę już z 5 minut, próbuję to przejść, nie mogę, więc to tyle. Tak więc, tak jak powiedziałem, bardzo fajna mapka, rób więcej takich i bardzo fajny odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod filmem. A na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się, pa pa.